Proszę bardzo. Wydarzenia z dnia dzisiejszego, atak Palestyńczyków na Izrael. Parę słów pan coś powie, bo no, już Putina oskarżają, że to palce maczał. No Putina to teraz o wszystko oskarżają. Jasne, ale wie pan, wszystko jest możliwe, że Putin, chociaż Izrael w stosunku do Rosji dotychczas zachowywał się bardzo powściągliwie, więc Putin właściwie nie miałby żadnego interesu, żeby sobie w ten sposób Izrael antagonizować. No chyba, że wie pan, jest głupi i tak dalej. No to też jest możliwe, ale na razie nie sprawia wrażenia jakiegoś wariata. Na razie to sprawia wrażenie zimnego czekisty. Napięcia na Bliskim Wschodzie są duże i Hamas jest wspierany przez Iran, któremu Izrael grozi, że tam na niego uderzy. Co prawda prezydent Peres, jak spotkał się z prezydentem Miedwiediewem w Soczi, to tak jak powiedział potem w wypowiedzi dla jednej z izraelskich gazet, złożył mu obietnicę, że Izrael tego nie zrobi, to znaczy nie uderzy na Iran. No na razie to się trzyma. Ale rzeczywiście Iran wspiera Hamas, który tam się mocno usadowił nie tylko w strefie Gazy, ale i w Libanie i tam, gdzie tylko mógł, to się usadowił. Wie pan, Izrael jest otoczony przez co najmniej 100 milionów Arabów muzułmańskich, którzy zieją do niego nienawiścią. To tak, jakby to państwo siedziało na bagnecie. To można siedzieć, ale niewygodnie jest bardzo. Tak. Natomiast ja jeszcze jako człowiek podejrzliwy to na jedną możliwość bym chciał zwrócić uwagę. Że ten atak Hamasu na Izrael to dla premiera Netanyahu to jest prawdziwy dar niebios. Prawdziwy dar niebios. Kto będzie teraz przeciwko rządowi protestował? A przecież prawie tam milionowe protesty były przeciwko Benjaminowi Netanyahu. Teraz nikt nie będzie protestował. No jak tu protestować, kiedy on wojnę prowadzi? Bo od razu powiedział, że jesteśmy w stanie wojny. No to nie ma miejsca w stanie wojny, nie ma miejsca na żadne grymasy. To trzeba się skupić wokół kogo? Wokół premiera Benjamina Netanyahu. Więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby oczywiście po latach, bo to nie teraz, gdybyśmy się dowiedzieli po latach, że on to obstalował. Że on to obstalował. W ogóle Benjamin Netanyahu, to szkoda, że on nie jest polskim premierem, bo to byśmy... No, proszę państwa, no, ja tu nie mam, mimo że jestem posądzany o antysemityzm, to wcale nie mam żadnych uprzedzeń takich. Na przykład jakby wynająć premiera Benjamina Netanyahu, żeby został polskim premierem, ale pod warunkiem, żeby tu tak jak dbało o interesy izraelskie, żeby tak samo dbało o interesy polskie, to daj nam Boże, cóż, czegoż chcieć więcej. Oglądałem taką scenę, kiedy Benjamin Netanyahu, właśnie on, jego rząd, przyłączył do terytorium państwowego Izraela jakieś tam już ostatnie skrawki Jerozolimy. To było sprzeczne ze stanowiskiem Stanów Zjednoczonych, które uważały wtedy i chyba nadal uważają, że Jerozolima powinna mieć status międzynarodowy. I po tym wszystkim Benjamin Netanyahu przyjechał do kongresu i tam wygłosił przemówienie. I powiedział w tym przemówieniu tak, między innymi, bo to długie przemówienie wygłosił, Jerozolima już nigdy nie będzie podzielona. Nigdy. I jak powiedział to nigdy, to zrobił taką przerwę i część kongresmenów wstała i zaczęła owację na stojąco dla niego. Inni początkowo siedzieli, ale potem też zniechętnie zaczęli wstawać i klaskać. Niech no, który by nie wstał, to zaraz jakieś dziecko by sobie przypomniało, że 40 lat temu wsadził mu rękę pod spódnicę. Zanim by się okazało, że to nieprawda, to cała kariera w gruzy by legła,
No więc jak my to wiemy, to ci kongresmeni też to wiedzą. W końcu cała Izba wstała i oklaskiwała, mimo że przedstawił pogląd całkowicie i oczywiście niezgodny ze stanowiskiem Stanów Zjednoczonych. No tak to jest. Proszę bardzo. Tam pan pod ścianą podnosi. Panie Stanisławie, to takie moje myśli. Chodzi mi o ustawę 447. Tak. I czy rząd dobrej zmiany nie zaczyna po prostu po cichu spłacać właśnie tymi żądaniami Ukraińców i ta wojna nie jest te przesiedlenia, bo jak się rozmawia z Ukraińcami, oni tam nawet sprzedają ziemię. Proszę pana, jakby tak było, to ja bym Żydów uznał za jakiś durniów. A to niegrzeczne by było. No, to dopiero był pogląd antysemicki. To dopiero byłby pogląd antysemicki. Jaką korzyść by mieli Żydzi, jakby Polska Ukraińcom dawała pieniądze? No, niech pan się zastanowi. Jak Polska Żydom będzie dawała pieniądze, to wtedy co innego. A Ukraińcom to co? Jaką korzyść by Żydzi z tego mieli? Tym bardziej, że prezydent Zełenski może przestać w przyszłym roku być prezydentem i zostanie na przykład Witalij Kliczko, który tam nie jest Żydem. No to co? Także ja nie uważam, żeby to... Ta sprawa do nas wróci, jak się zakończy awantura na Ukrainie. To wtedy się za nas zabiorą, bo na razie Stany Zjednoczone mają inne zmartwienia. No to na razie, a tu no, my jesteśmy sojusznikiem, natchnieniem świata i tak dalej. No to jak tu nas oprymować w sprawie ustawy? Ale jak już Ukraina przestaje być natchnieniem świata, to my też. No to wtedy się będzie można za nas zabrać i, no i wtedy się zacznie. I wtedy się zacznie, bo w Polsce jest wielu ludzi, którzy myślą, że Kongres Stanów Zjednoczonych przyjmuje ustawy tak dla zabawy. Nie. Nie przyjmuje ustaw dla zabawy. Jak przyjmuje jakąś ustawę, to po to, żeby ją wykonać. A na czym polega sens prawny ustawy 447? Na tym, że rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązał się, że dopilnuje, żeby Polska te roszczenia zrealizowała. I dopilnuje. Dopilnuje tym bardziej, że ze strony rządu polskiego nie ma żadnych oznak sprzeciwu. Przeciwnie, jak, no już mniejsza o to, jakie tam, w jaki sposób wszedłem w posiadanie tej notatki, że ponad rok po przyjęciu tej ustawy okazało się z tej notatki, że polski rząd prowadzi rokowania. I to nie z jakimiś tam kawiarnianymi politykami, tylko z pełnomocnikiem Departamentu Stanu właśnie do tych roszczeń. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rokowania w tej sprawie. I ogłosiłem to na konferencji prasowej w towarzystwie pana posła Brauna i tak dalej. No i co? I nic. I głuche milczenie było nam odpowiedzią. Bo co miał rząd odpowiedzieć, że to nieprawda? Jak to nieprawda, kiedy miałem papier? No mówię, nie pokazywałem go tak z bliska, bo to by wtedy ryzykowałbym, że ten mój informator zostanie zdemaskowany. No ale wszyscy wiedzieli, że to prawdziwy ten papier jest. Ta notatka jest prawdziwa, mimo że pan Adam Bielan, który był ministrem, wtedy zaprzeczał jej istnieniu. No ale zaprzeczał, ale on był wśród 20 osób, którzy tę notatkę dostali obiegiem. On był wśród tych 20 osób, więc no, taki wniosek wyciągnąłem z tego, że nadmierne zaufanie pokładać w deklaracjach pana Bielana to jest lekkomyślność. Proszę bardzo. Proszę pana. Mowa. W lipcu tego roku Sejm przyjął taką ustawę, nowelizację ustawy o prawie geologicznym i górniczym. Ta ustawa rozpaliła trochę emocji. Były wiele obaw ludzi. Proszę powiedzieć, jak faktycznie, jakim ona jest zagrożeniem dla naszej wolności, dla naszej własności.
przede wszystkim dla własności. Dlatego, że ta nowelizacja wprowadza takie dziwne kategorie w postaci złóż strategicznych i takich obszarów strategicznych. Na obszarach strategicznych nie można nie tylko niczego budować, ale na żądanie władz trzeba nawet, jak takie żądanie się pojawi, rozebrać istniejące budynki. Co to, jakie to pociągnie ze sobą konsekwencje? Że na tych obszarach tak zwanych strategicznych nieruchomości stracą wszelką wartość, albo prawie wszelką wartość, bo właściwie no po co kupować działki budowlane, jak tam niczego nie można zbudować, prawda? A podatki trzeba płacić, dlatego że właściciele nie będą wywłaszczani, oni nadal będą właścicielami, więc podatki będą musieli płacić, ale żadnej korzyści z tej nieruchomości właściwie nie będą mogli odnieść. No to właśnie to, jak to może być przygotowanie do realizacji ustawy tej takiej, że każdy, bardzo wielu ludzi będzie gotowych bez żalu te nieruchomości porzucić. No bo jaki interes by mieli, żeby je mieć? Tylko podatki płacić. No to niech kto inny płaci.